Znajdujemy się przy młodym nasadzeniu pigwowca japońskiego. Na wiosnę zostało tutaj posadzone 300 sadzonek pigwowca. No i niestety dzisiaj przykry widok. No około 70 sadzonek z tego, co zauważyłem, pojawiła się mszyca. Zaatakowała młode pędy. I to, co jest objawem charakterystycznym nie tylko na pigwowcu, ale na innych roślinach, warzywach czy drzewach owocowych, czy innych drzewach typu czeremcha na przykład, pojawiają się mrówki. Kiedy mrówki zaczynają biegać od góry do dołu, możemy być już raczej pewni, że chodzi mrówką o mszycę. No i nie inaczej jest w tym przypadku. Możemy zauważyć piękną współpracę mrówek z mszycami. No i niestety, co teraz możemy zrobić? Aktualnie mamy jeszcze słońce. Niedaleko latają owady zapylające. Ale niedługo, kiedy zajdzie słońce, około godziny 20-21, będzie niestety trzeba potraktować sadzonki czymś skutecznym. Niestety z takich preparatów już niewiele co zostało. Mamy do wyboru takie preparaty ogrodnicze typu Mospilan czy Teratę. Będę najprawdopodobniej używał dzisiaj wieczorem Teratę, ponieważ chciałbym jak najszybciej zlikwidować mszycę, która będzie coraz bardziej chętniej przenosić się na inne pigwowce, na których jeszcze nie jest. Niestety z roku na rok coraz więcej możemy zauważyć mszycy w naszych ogrodach. I trzeba z nią jak najszybciej walczyć. Jeżeli by to był dopiero początek, nie byłoby dużej ilości mszycy, można by było wykonywać preparatami naturalnymi oprysk. Jednak w tym przypadku decyduje się na wykonanie oprysku chemicznego, tym bardziej, że w tym roku na pigwowcu nie ma ani kwiatów, ani nie będzie owoców, ponieważ jest to młoda sadzonka. Tym bardziej musimy o nią dobrze zadbać, aby jak najszybciej pozbyć się mszycy. Pozdrawiam serdecznie i zachęcam, aby oglądać swoje rośliny, warzywa, drzewka, ponieważ mszyca nie śpi. Charakterystycznym objawem, który również można zauważyć, jest zwijanie się liści. A drugim objawem jest po prostu mrówka, która bardzo ładnie wędruje od góry do dołu albo od dołu do góry po roślinie. Pozdrawiam serdecznie.